Z wszystkich Państwa poproszę o zaśpiewanie tej jednej z najpiękniejszych kolęd, Cicha Noc. Pastuszki, wstańcie. Na tym zakończyliśmy nasz występ, nasze kolędowanie i myślę, że przyszedł też czas na złożenie podziękowań. Pozwólcie, że zacznę od tych najmłodszych, od tych małych dzieciaszków z przedszkola Piccolo. Także dla nich gorące brawa, bo też mają uwagę tutaj do nas przyjść i swoimi malutkimi i z małymi głosikami też coś powiedzieć i zaśpiewać. Teraz kogoś podziękujemy, może aniołom, tak? Chodźcie aniołki tutaj wszystkie, nie będę wymieniać imienia, bo jest was taka dosyć duża grupa. Też dziękuję dzieciom z Jaśkowickiej Szkoły, które zechciały nam tutaj umilić to nasze kolędowanie. A tutaj stoją pastuszki, dla których brawa gorące. To tak naprawdę w ostatniej byli wspaniale chłopcy. Przyszli, byli na próbie. Także dziękuję za czas. No tym samym rodzicom muszę podziękować za to, za stroje, za to, że zechcieli po prostu no, wspierać naszą działalność poprzez obecność swoich dzieci i własną obecność. No dziękuję mojemu zespołowi Jaśkowiczanie, którzy też troszeczkę się napracowali, ale skoro zespołowi, to najpierw mojej młodzieży. Chodź Maryja, Józef, duży pasterz, archanioł. Pochodźcie tutaj do przodu, bardzo proszę. Brawa dla tej młodzieży, która chce coś jeszcze robić, chce występować. Chciałam również podziękować tutaj naszemu niezastąpionemu akustykowi, panu Marcinowi Biel. To Marcin, który jest taki mówi instrumentalista. On gra, śpiewa, nagłaśnia. No i panu Franciszkowi Kret, który dzisiaj też zagrał na werblu. Co prawda ktoś mi powiedzi, że werbel nie do kolen, ale zawsze to jest rytm, zawsze to wzbogaca. Także panie Franku, gdzie pan się skrył, bo nie widzę? On tam za kotarami. Proszę do przodu, proszę do przodu. On jest krem, on gościnnie z nami wystąpił, także bardzo się cieszę. Jest pan. No i moi drodzy Państwo, o kim ja zapomniałam, dziękuję przede wszystkim władzom naszego miasta, którzy zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością, naszej pani dyrektor, która dotarła do nas, pani Oli Radce Bosar, która jest z nami i wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział, za salę pełną, a nas to mobilizuje. I nie wiem,
same sobie mówię, że właściwie już po raz ostatni nie będziemy robić jasełek, a tak patrzę kątem oka jeszcze panią z przedszkola. Z przedszkola, Boże, z Miejskiego Ośrodka Kultury, które nas tutaj z przedszkola też panią dziękuję, które tutaj zechciały przybyć, ale Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pani dyrektor nieobecnej tutaj ze względu na chorobę, no i naszej pani instruktor, pani Iwonie Wójcik, i jeszcze paniom pozostałym, pani Bożence, która nas tutaj puściła, która z nami cierpliwie wszystkie próby wytrzymywała. Czy ja naprawdę już o wszystkich? I ta piękna dekoracja, którą państwo widzicie, to jest dekoracja wykonana również przez pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, przez panią Jolantę Miguła. Także brawa, bo jest bardzo ładna dekoracja. Ja naprawdę nie wiem, tak tutaj nieśmiało pytam, czy jest pani z Gazety Orzeskiej, bo wiem, że jest zmiana i nie miałam jeszcze okazji, że tak powiem, zapoznać się z tą osobą. Jeśli jest, to niech się nam pokaże. Ja przywitam i podziękuję. Nie ma. Bo zaproszenie poszło. No chciałam tutaj jeszcze podziękować też Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za to, że nasze panie są ubrane w nowe fartuchy. Także cały zespół jest w gali, w nowych fartuchach, uszyte akurat na tą okazję. Aniołki mają nowe pelerynki, których nie było też. To jest sponsoring Miejskiego Ośrodka Kultury i myślę, że to już chyba wszystko. To ja dziękuję. Jeśli ktoś z państwa chce zabrać głos, bardzo proszę. Za piękny występ. Naprawdę pięknie się tego słuchało i życzę wszystkim tutaj występującym takiej rozśpiewanej przyszłości. Szanowni Państwo, w nowym 2016 roku w imieniu swoich współpracowników, radnych Rady Miejskiej życzę wszystkim tutaj Państwu wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, szczęścia, przede wszystkim dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Niech ten nowy rok będzie dla nas wszystkich źródłem miłości, radości, uśmiechu i życzliwości. Wszystkiego dobrego. Ja również w imieniu zespołu całego chcę naszej szefowej złożyć jak najserdeczniejsze podziękowania za jej cierpliwość przede wszystkim, bo jakby nie ona, to naprawdę by tego nie było. Zdrowie, czas dla rodziny stracony i za wszystko, co dla nas robisz, przede wszystkim za cierpliwość, za te nerwy, które trzymasz i za to wszystko. Także przyjmij od nas najserdeczniejsze podziękowania. No i bardzo Cię prosimy, trzymaj tak dalej. Proszę Państwa, musiałybyśmy sobie dziękować nawzajem, bo to jest nasza nowa pani prezes, która rzeczywiście dba o ten zespół, bardzo to emocjonalnie wszystko przeżywa, jeździ, stara się. Także ja też, Dorotko, Tobie dziękuję za to wsparcie. A tu jest druga pani Maria Szczałka, która nas wspiera. Jak nie może Dorotka, to Marysia, także jako się kręci. Także dziękuję też Wam bardzo. Miejskiego Ośrodka Kultury też składamy gratulacje i za wspaniały występ. Dziękuję jeszcze raz Państwu za udział i co do zobaczenia za rok.